Cześć, witajcie, jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 na naszym kanale. Kontynuujmy historię, zabawę, przygodę. Ten film będzie miał zaledwie pół godzinki. No niestety. I co? Dotarłem tutaj dzięki nowej umiejętności. Dodałem z umiejętności po prostu tą o. Daleki skok, wykorzystując i po prostu odbiłem się od przeszkody. I tu wskoczyłem. Co tu mamy? Mocne buty. Radiara. I... elektronika. Nie, sprzęt wojskowy. Pewnie też będę mógł sprzedać. Zrobiłem sobie nową rzecz, wspomagacza regeneracji. I... mam mały problem, bo nie potrafię tych przedmiotów zamieniać, a chciałbym mieć tu apteczki. No. I od razu zrobimy wiatrak i potem ruszamy do Sofii. W sumie nie wiem, czy mi się opłaca ten wiatrak robić. Bo nawet nie wiem, jak je przydzielasz do kogoś. A tego wiatraku nie naprawię się. Ty, fajnie, że wiedziałem. Tak, i najlepsze jest to, że nie wiem, jak to zmienić, żeby mieć tutaj jakieś inne przedmioty. Chciałbym użyć apteczek, jak to w ogóle działa. No, życie mi się regeneruje, no ale... poza tym... nic. Broń nam się też w ogóle zniszczyła, więc od razu sobie podmieńmy. Bo nie mam żadnej ustawy. W sumie mogę wywalić. Dajemy dziób. Drugą damy se. Nie wiem, to wywalę. Turbinę też. Damy sobie tasak, na trzeci damy ten mocniejszy. I na czwarte tak od biedy, to co mocniejsze. No, więcej użyć. Nie, żadna. No i to. Naprawdę pomyliło mi się, jeszcze użyłem mak, który jest rzadki. Niestety przez ten teren nie mogę przejść, bo on jest jakby skażony. Chyba? Przez ten żółty nie mogę, bo wtedy wiem, że na pewno odległem skażeniu. A przez to sobie mogę. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Spóźniłem się. Sophie! Barney! Jesteś tu? Sophie? Sophie, zgłoś się!
9 u góry jest. Sophie, co się dzieje do cholery? Zgłoś się! Nie wiem, tutaj jest gdzieś pojemnik z inhibitorem. A są schody. Zawsze na ostatniej próbie, ostatnim czasem mi to wychodzi. Gorzej z trudnymi, bo te jeszcze średnie idą, no jako tak łatwe, jeszcze idą. Nie idzie w ogóle te... Kurde, z drugiej strony jakoś muszę tam się dostać. Tu nie mogę, tu nie mogę. Dobra, na razie odpuśćmy ten pojemnik, ale to mnie to bardzo boli. Mam drabinkę powrotną. Skrytka nocnego biegacza. Dobra, idziemy na razie za Sophie, tak? Koło czas to, żebym ja tu nie wlazł, no. Jakbym wykrywał kogoś, nie wiem dlaczego. Nikogo tu nie widzę, dlatego to mnie też martwi. Biegnę dalej. Słuchaj, co? Czy ktoś mnie słyszy? Kapra Lukowiński, jesteście? Co tam się dzieje? Odbiór. Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Aiden, akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie i Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie co robić? Barney! Barney, czekaj! Nowa broń, wykorzystam. A bezna.
Jak te menu zmienić, żeby leki mieć lepsze? Chyba pewnie po ulepszeniu leku to będzie z powrotem. Kurwa, ty! No tak! Szukam Sophie! Sophie! Cholera, nie chodzi o ciebie! Z drogi! Cholerny baton! Chodź! Chodź! Herman, odpuść! Daj mi pogadać z Sophie! Coś powiedział. Po prostu taki, że żyje, bo coś gadał. Zawsze we właściwym miejscu. Właśnie, przy okazji, jak mam już te umiejętności. 140 mocy się przyda. Ale trzeba też pomału o zdrowie zadbać. Barney, młody. Znajdź Barneya. Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lucasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. No. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Zobaczyłem. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Barney! Wyłaź! No chodź! Znajdę cię! Aiden. Bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić! Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Opowiadałem o siostrze. Próbuj. Spróbuj. Ale najpierw powiedz, kto zabił Lucasa? Debil myśli, że to my. Pośpiesz się. Strzelaj! To twoja ostatnia szansa, Sophie. Mów, kto go zabił, zanim wyważę te drzwi! Mogę cię zabić tu i teraz, ale na razie potrzebuję cię żywego. Przekonamy się, jak długo. Jak ja ci zaraz... A, wejdę tu do góry. Aitor, miałeś rację. Sophie i Barney chcieli mnie zabić. Dostałem wiadomość od Hakona. Dobrze, że nadal jesteś cały.
Spotkajmy się u mnie na stacji metra. Przegadamy dalszy plan. Okej. Okay. Troszeczkę polazłem w zły sposób. Wiecie? Zaraz odczuję pewnie te wybory. Ale polazłem naprawdę w zły sposób. Bo mogłem powiedzieć lekko inaczej. I kolejny zwrot. Uff. Poczekam do nocy, a potem do ranka. Udam się na bazar. Z bazaru kupimy ulepszenie pewnie leków, żeby w końcu mi się chyba pojawił na liście, bo nie umiem tego zmieniać. I co? Myślę, że potem się udamy do Aitora. Zwaliłem. Zwaliłem sytuację, bo ja chciałem trzymać z SP. A ten wybór w praktyce mówię po prostu, z mostu, że trzymam. Że trzymam z SP, a ja chciałem trzymać z ocaleńcami. Myślałem, że się złapię bez krawędzi przy locie. No, przyda się. Przyda się, żeby kupić aktywne lądowanie. Właśnie mnie martwi to, że nie wiem, jak przydzielać te wiatraki i to wszystko tutaj do jakiejś strefy. Żeby ludzie z bazaru ginęli, a tak to w sumie zwaliłem sytuację. Mak jest bardzo przydatny. Yeah.
Kurde! To jest droga ślepa. Wybory zwaliłem. Tak mnie to boli. Dobra, w drugim podejściu zrobisz to na odwrót. Bo dwa będą. To się przygotujcie. To musisz wyluzować. Niby jak. Wszyscy patrzą mi na. Jesteś. To dobrze. Miałeś rację. To była pułapka. Pewnie zbliżałeś się do odkrycia prawdy. Albo sami zabili Lukasa, albo wiedzą, kto go zabił. Wyciągniemy to z nich. A jak to zrobimy? Przejmiemy kontrolę nad wieżą ciśnień. Jack i Joe się zwinęli. W wieży zostali co najwyżej maruderzy. To jedyne źródło wody w okolicy. Ktokolwiek kontroluje wodę, kontroluje Old Villedor. Zajmiesz ją siłą. Mógłbym. Teraz, gdy bandytów już nie ma, Bazar obsadzi wieżę strażnikami. Jak tylko zobaczą SP, od razu dojdzie do zbrojnego starcia. Ale nie chcę dawać im pretekstu do rozpoczęcia wojny. Jeśli jednak ktoś przejąłby wieżę po cichu, postawiłby ich przed faktem dokonanym. Chcesz, żebym się tam zakradł? Tak. I rozbroił ładunki pozostawione przez Jacka i Joe'ego, cokolwiek tam zostało. Ale uważaj. Wieża to najwyższy budynek w okolicy, a jedyna droga na szczyt została odcięta. Spróbuję. Lepszych opcji chyba nie mamy. Dobra. Powodzenia. Jeśli ci się uda, zyskamy wielką przewagę w rozmowach z Bazarem na temat tożsamości mordercy. No kurde, no zwaliłem. To bardzo wysoka wieża. Zwaliłem. Gdybym wybrał pewnie drugi wybór, to bym z Sophie to robił. I tą wieżę ogarniał, a tak to. Obyśmy szybko znaleźli mordercę komendanta Lukasa. Nastroje na pasażerze są ponure. Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przejąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to w ten sposób szuka mordercy Lukasa. Jednak nie taki z niego głąb. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. Wyżej niż myślałem. Nie masz co robić. Byłem blisko otwarcia.
Aitor, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. Ciekawe, czy mogę jakoś ten zapis cofnąć. Nie no, zwaliłem, bo nie o to mi chodziło. Ja chciałem ją tak, wiesz, podpuścić, a wyszło... To byśmy robili normalnie w wątku SP, a to robimy, no, mam takie niesmaczenie, bo ja wiedział, jestem pewien, że gra mi powiedziała normalnie, żebym to zrobił. To jakby, wiecie, takie podejście, tylko żebym... A, dobra. Jestem pewien, że normalnie bym wtedy zrobił to tak, żebym musiał z naszym przyjaciółką z naszą przyjaciółką tą wieżę przejąć. No raczej nie poddadzą się tak bez walki. Tylko pobierać osób, zbierać pieniądze. Jack, oddaj go. Dostaną co na to zasłużyli. Podpychają. Gotowe. Jack, woda jest bezpieczna. Jednak się udało. Możemy negocjować. Ucichnęli, czyli mnie słyszą i widzą. Pewnie, że nas zajebią. Jak nie bazarianie, to especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przekraliśmy się. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie z do drzewy. Joe, ty dupku, nie chcę umierać. Hej, kto tam? Cześć. Stój, albo wysadzimy tę wieżę. Przysięgam. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy tę wieżę. Nie słuchacie! To koniec! I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli... Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villedor.
A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry. To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Uspokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Mogę was zabrać z miasta, ale najpierw muszę ogarnąć własne sprawy. Musicie się ukryć i poczekać. No, spore ryzyko. Ryzyk, fizyk. On kłamie, Jack. Nie mamy wyjścia. Kurwa! Nie pomożemy, ale wiecie. Niech będzie. Będziemy czekać w tunelach przy motelu Tango. Damy ci sygnał, jak tam dotrzemy. Dobra decyzja. A teraz oddaj mi detonator, Jack. No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą? O! Podział miasta! Kiedy przebywasz obiekt służą prawem odcudzającym, przyjmie kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy wszyscy przejmują strefę... O, tak! Przekaz służą prawa. Samochody pułapki. Ale my tu damy ocaleńcom. Wolę tą bosenkę, jest fajniejsza. Wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Aj, to się nas wkurwi. Może uda się nam jeszcze wrócić to wszystko, żeby ogarnąć. No i dobra. Hakon. Gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lucas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lucasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Możesz przeszukać rzeczy Barneya. Teraz jest tam pusto. Przez tę niedorzeczną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem. Już nie wiem, co z tym zrobić. Witaj, handlarzu. Najróżniejszy towar! Mów, czego szukasz! Dzięki, stary. Nie masz czasem wrażenia, że to po prostu się właśnie miałam cię o to nie zwracam już na nią uwagi. To dobrze? Fatalnie. Może da się z tym porozmawiać. Zboże tego nie co. Przeszukamy jeszcze potem punkt i będzie koniec, ale patrzcie. Aiden, widziałem Sophie i jej ludzi koło wieży ciśnień. Powinno być tam pusto, ale nie wiem, kiedy wrócą. Dobrze, że spuściłem drabinkę, jak tu byłem kiedyś.
nic dalej nie ma. Mam drabinę. Kiedy dalej zwaliłem sytuację i to mnie tak boli. Mam po... Poszedł, ale po to są wytrychy, żeby ich używać. Co nie? Pójdę o zakład, że mnie za chwilę tutaj znajdą. I chciałbym nawet tego, żeby się dogadać z powrotem z Sophie. No i tak wam ukradnę wszystko, oczywiście. Dowód to to nie jest. O, ale to syf. Tu coś jest. Jego skóra. Co jest? O kurwa, to... ludzka skóra! Hakon, znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry. Co? No. O, zaraz się zżygam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barney? Co tu kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się! Próbuj dalej! To nie jest moje! Zabiję cię, ty gnoju! Chodź tu! Zabiję cię, zdrajco! Nie zdechłam. Przestań! Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Odjebało ci? Wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Może ty nie, ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie ma z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd wziął się ten płat skóry, Sophie? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto? I po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Nie no, jak co drugi? Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitorem. Poczekaj! Proszę. Aitora nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna. Proszę, Sophie. Dajcie mi pomóc. Ja chcę do Sophie. Ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie.
Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby Lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć espeków. Tak. I się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrole pojeby i zabójcy, Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca. SP. Brzmi niebezpiecznie. Tak, dajmy kontynuować historię. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian. O tak, tak! Jest. Tam jest miejsce do skoku. Wyjdę z bazy i zobaczę, czy ktoś coś powie. Ciekawe, jakie są obrażenia, jak na to wejdę. Sekundy mam tylko. Dobra, odpalmy wiatrak i zakończymy. Myślę, że uda nam się jeszcze powrócić na tą fajną drogę. W końcu wolno czekamy na odezwanie się Sophie, więc... Co ja tu mam zrobić na tym wiatraku? Myślę, że będę mógł jeszcze z klęcami działać, bo im nawet wiatrak przekazałem. Przekazałem im jeszcze teraz wieże ciśnie, więc liczę, że nie umiem tymi trulkami jeździć nigdy. Strudzę.
podłoga. Wejdźmy w mapę może. Czekaj, mam umiejętność nową, ta do rozdania? Punkt 1, o. W końcu aktywne lądowanie. Potem jeszcze bezpieczne i skok po lądowaniu i będziemy ustawieni. Chodźmy se na bazar. A tu jest bazar. Patrzcie, złapałem się, ale i tak zdechłem. Mam aktywne lądowanie, tylko nie umiem tego użyć. Zabierzesz mnie teraz do centrum? Powiem ci wszystko, jak przyjdziesz. Pośpiesz się. Podejdziemy do bazaru, ale nie na sam bazar. Jakby wiecie, żeby nie rozpocząć misji. Łapiecie. Po tym, jak jakiś psycho kończymy, to byłoby na tyle. Ja byłem Ericzką, należy mi cześć, pobawić mi się w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Pa, pa.